Pamiętnika młodej lekarki. Cicho. Będąc młodą lekarką, nieustającą w swej służbie społecznej, mimo naporu określonych sił, wszedł raz do mej przychodni mężczyzna o wyglądzie nonszalanckim. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Chciałbym, pani doktor, wyciąć sobie wyrostka robaczkowego. Szyderczo. Robaczkowego. Wyrost? Tak po prostu. A krew pan odstawił? Słucham, bo nie rozumiem. Pytam, czy pan odstawił krew? Ile i jaka grupa? Wprowadziliśmy albowiem terapeutykę wiązaną. Z czym wiązaną? Ze świadczeniami. Odstawi pan krew. Wykona się panu pędzlowanie gardła. Odstawi pan plazmę. Wyrżnie się panu migdałki. Dostarczy pan nerkę na przeszczep. Wytnie się panu wyrostek. A cóż to za nowa metoda? Jest to dalszy rozwój słusznych koncepcji, które zaowocowały nam ogólnym aplauzem. A jeśli ja sobie nie życzę? Musi pan sobie życzyć, albowiem jest to dla pańskiego dobra oraz ludu pracującego. A skoro tak, to trudno. Widzę, że będę musiał sprezentować mą nerkę, albowiem wyrostek mam ostry i w oku mgnieniu może on się rozlać do brzucha. Proszę rżnąć. Przekonawszy pacjenta do słusznej drogi, zadam mu błyskawicznie narkozę. Rozchlasłam jamę i wydobyłam nerkę wraz z nadnerczem, które było mi potrzebne do pracy naukowej. Po czym urżyłam ćwiartkę wyrostka. Budzę pana w kolorze bordowym. Domniemywam, że wyrostek mam już usuniętym. A skądże znowu? Usunęłam panu 25% wyrostka. Oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Jak to 25% wyrostka? Tak mię zobowiązuje słuszna dyrektywa. Jak to? To znaczy on mię się niechybnie wylewa do brzucha i jestem w agonii. Co mam zrobić, aby zostać się zoperowanym do końca? Może pan jeszcze odstawić trochę płynu rdzeniowego. Proszę pobierać szybko, albowiem znalazłem się w kropce. Już pobrałam. W ramach pozostałych 25% mogłabym panu odciąć kciuka w celu przyszycia go osobnikowi po wypadku. Ale może szybciej, bo właśnie obsuwam się do niebytu. I już po wszystkim. Wyrostek ma pan robaczkowy. Przepraszam, usunięty w całości. Krwiotok i wylew powstrzymany. Cięcie zeszyte cadgutem. No nareszcie. Pozwoli więc pani doktor, że skoro zostawiłem już tu tyle mego jestestwa, nie zrewanżuję się na parapecie. Żegnam. Pacjent wydał mię się jednostką bezczelną. Ale życie młodej lekarki stąpa również po cierniach. Takie oto mamy trudności z wcielaniem słusznych koncepcji naszych władz, powziętych dla dobra nas wszystkich, do